Dzisiaj opowiem Wam, czy nadszedł już czas na przyjęcie euro. Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Nie podoba nam się to, co dzieje się z polskim złotym. To jest chyba dość jasne. Mamy do czynienia z wysoką inflacją. Polska waluta jest generalnie słaba na rynkach walutowych. I na przykład wyjeżdżając za granicę możemy coraz mniej dóbr i usług nabyć. To samo dzieje się oczywiście, jeśli chcemy kupować dobre i usługi w Polsce. Co zatem zrobić ze złotym? Czy przy nim pozostać, jakoś reformować politykę Narodowego Banku Polskiego, czy może na przykład przystąpić do strefy euro? Głosy o tym, że nadszedł już czas na to, żeby do strefy euro przystąpić, stają się ostatnio coraz silniejsze. Co w takim razie austriacka ekonomia może powiedzieć o tym, czy do strefy euro przystąpić warto? W tym względzie polecam tę książkę Pieniądz i kryzysy Friedricha Augusta von Hayeka. Jest to zbiór jego tekstów z lat 20. i 30. poprzedniego wieku, rzecz jasna. I tam znajduje się jeden tekst o nacjonalizmie monetarnym i stabilności międzynarodowej z lat 30., gdzie Hayek krytykuje keynesowski pomysł tego, żeby stworzyć system walut narodowych o płynnych kursach walutowych i żeby te waluty były zupełnie niepowiązane z żadnym towarem, na przykład ze złotem. Takie statystyczne pomysły Hayek odrzuca, pokazując krok po kroku, jak posiadanie właśnie systemu narodowych walut z płynnym kursem walutowym powoduje zaburzenia w strukturze produkcji. Jest to system mocno nieoptymalny. Zamiast tego Hayek proponował system w pełni międzynarodowy. Taki, w którym to po prostu konsumenci, producenci decydowaliby o tym, jak zmienia się podaż pieniądza pomiędzy różnymi częściami świata. Takim system nie był nawet standard złota taki, jaki istniał, ponieważ istniały w nim niestety banki centralne, które zaburzały automatyzm działania tego systemu. I dlatego Hayek w tej właśnie propozycji z lat 30. wskazuje na to, że ten standard złota trzeba by poprawić tak, żeby był bardziej automatyczny, a mniej podlegał decyzjom poszczególnych banków centralnych. No niestety nic z tego nie wyszło i historia poszła w zupełnie inną stronę. Dostaliśmy ten właśnie keynesowski, wspaniały system walut narodowych z płynnymi kursami walutowymi, który w ostatnich dekadach zaczął się zmieniać, ponieważ nastąpiła na przykład w Europie integracja walutowa i powstanie strefy euro. Hayek nie doczekał powstania euro jako takiego, natomiast pod koniec życia jak najbardziej spotykał się z pomysłami stworzenia właśnie wspólnej waluty, czy w ogóle z teorią optymalnych obszarów walutowych. No i generalnie wysokiego mniemania o tej teorii nie miał i był krytykiem tego, żeby powoływać Europejski Bank Centralny. Jaka była tutaj jego argumentacja? Taka, że taka instytucja będzie zbyt potężna i będzie mogła nadużywać swoją władzę i systematycznie psuć pieniądz. Zamiast tego proponował pójście w zupełnie inną stronę i między innymi w nacjonalizacji pieniądza proponował wprowadzenie konkurencji walutowej, czyli systemu, w którym prywatne podmioty będą mogły emitować swoje waluty. To będzie zupełnie obojętne, jak ktoś chce walutę opartą na srebrze, to będzie walutę opartą na srebrze, jak ktoś na złocie, to na złocie, jak ktoś chce walutę pustą, to może walutę pustą sobie drukować i po prostu szuka osób, które będą chciały się takim pieniądzem posługiwać. Czy ta ocena systemu europejskiej waluty hayekowska się sprawdziła? No, wydaje mi się, że niestety tak. To, że mamy własny pieniądz narodowy, nie jest najlepszym pomysłem. Lepiej było mieć pieniądz międzynarodowy.
ale 20 lat istnienia strefy euro pokazuje, że jest to system, który podlega systematycznej degeneracji i psuciu tych instytucji, które miały stać na straży tego, żeby prowadzić w miarę rozsądną politykę pieniężną. O czym tutaj mówię? Od wybuchu kryzysu w 2008 roku Europejski Bank Centralny prawie nieprzerwanie kontynuował politykę bardzo niskich stóp procentowych. To miało bardzo złe konsekwencje dla europejskiej gospodarki. Arkadiusz Sieroń napisał całą książkę o tym, jakie negatywne skutki polityka niskich stóp procentowych ma dla gospodarki. Ta książka została przetłumaczona na język polski, bo została wydana oryginalnie po angielsku i mam nadzieję, że pod koniec tego roku lub na początku przyszłego wydawnictwo naszego Instytutu ją Państwu zaprezentuje. W międzyczasie polecam odsłuchać mojego podcastu z Arkadiuszem, który właśnie tłumaczy mi, dlaczego niskie stopy procentowe to jest bardzo zły pomysł, jeśli chce się mieszkać w kraju, w którym się dobrze gospodarczo rozwija. I niestety Europejski Bank Centralny praktycznie przez 2/3 swojego istnienia prowadził politykę stóp procentowych albo zerowych, albo poniżej zera, albo bardzo bliskich zera i ma duże problemy, żeby z tym nałogiem skończyć. To jest pierwszy ważny powód, dla którego Europejskiemu Bankowi Centralnemu nie można ufać. Drugi ważny powód to co bardziej techniczne zmiany w operacjach, jakie Europejski Bank Centralny przeprowadza. Mianowicie oprócz operacji krótkoterminowych, które były standardowe dla banków centralnych, zaczął także przeprowadzać w ostatniej dekadzie operacje długoterminowe. Zaczął także przyjmować w swoich operacjach papiery o znacznie gorszym ratingu niż to było dotychczas, więc jakby stał się kredytodawcą dla tych wszystkich, którzy mają kiepskie bilanse, ratując po prostu konkretne instytucje finansowe, zamiast stwarzając warunki do ogólnego rozwoju gospodarczego, jak rozumieliby to twórcy tej instytucji i ci, którzy są jego zwolennikami. Trzeci ważny powód, dla którego Europejskiemu Bankowi Centralnemu za bardzo nie można ufać, to masowy skup aktywów, bo nie tylko bank centralny przyjmuje jako zabezpieczenie pewne aktywa w swoich operacjach kredytowych, ale także bezpośrednio je kupuje i niestety Europejski Bank Centralny od kilkunastu lat systematycznie zwiększał swój bilans, kupując kolejne papiery wartościowe, czy to dług publiczny państw strefy euro, czy jakieś papiery emitowane przez prywatne instytucje. I tym samym Europejski Bank Centralny systematycznie niszczył wyceny konkretnych aktywów na rynkach finansowych, niszczył ich rynkowe wyceny, tak jakby fałszował to, ile dane aktywo powinno kosztować przez swoje decyzje o tym, że coś będzie kupował lub sprzedawał. Tak? Europejski Bank Centralny stał się największym graczem na europejskich rynkach finansowych. Jest to zadanie, którego żaden bank centralny nie powinien mieć, a niestety Europejski Bank Centralny tutaj bardzo silnie do europejskiej gospodarki się miesza. I czwarty powód, myślę, że z polskiego kontekstu najważniejszy. Europejski Bank Centralny stał się kroplówką dla wiecznie zadłużonych rządów Unii Europejskiej, które systematycznie odmawiają podjęcia strukturalnych reform, których bardzo silnie wymagają. Najlepszym tutaj przykładem są Włochy. Wydaje się, że już 1/3 włoskiego długu jest w rękach Europejskiego Banku Centralnego. Na rynku prywatnym Włochy w życiu by nie pożyczyły tyle, ile im się udaje. Jednocześnie mamy za sobą kolejną dekadę Włoch bez rozwoju gospodarczego. Ta gospodarka dalej jest niekonkurencyjna i przez to, że Europejski Bank Centralny skupuje włoskie obligacje, to rzecz może tam się dziać tak jak dawniej, czyli dalej nie reformują, wydają, obiecują i rozwoju w tym kraju nie ma i jest najlepszy, na dobrej drodze do tego, żeby zostać prześcignięty gospodarczo przez Polskę, co wydawało się zupełnie niemożliwe jeszcze kilkanaście lat temu.
Jeśli wyobrazimy sobie scenariusz, w którym Polska do strefy euro przystępuje, to nie jest trudno wpaść na to, że pewnie poszłoby właśnie stroną włoską, wydając dużo na kolejne obietnice wyborcze i inne populistyczne programy, zadłużając się i licząc na to, że Europejski Bank Centralny wykupi dług, więc nie będzie problemów z jego sfinansowaniem. Dlatego przystąpienie Polski do strefy euro dzisiaj powodowałoby złe zmiany w finansach publicznych i w zamianę kiepskiej polityki pieniężnej na politykę jeszcze gorszą. Bo jeśli ktoś krytykuje to, co Rada Polityki Pieniężnej zrobiła z polską polityką pieniężną, no to wchodząc do Europejskiego Banku Centralnego dostaniemy to samo, tylko na sterydach, stosowane dłużej i bardziej konsekwentnie. W Polsce na szczęście w pewnej mierze Bank Centralny już wycofał się z tych tak zwanych niestandardowych elementów polityki pieniężnej. W Europejskim Banku Centralnym idzie to dużo bardziej opornie i jakieś drobne podniesienie stóp procentowych idzie w parze z kolejnym programem skupu długów tych państw, które mają problemy ze sfinansowaniem się na prywatnych rynkach kapitałowych. Dlatego, mówiąc krótko, nie uważam, żeby to był dobry czas na przystąpienie do strefy euro. Jeśli chcecie poczytać więcej na temat różnych argumentów za lub przeciw strefie euro, to polecam dwa raporty, które stworzyli ekonomiści i ekonomistki Instytutu Misesa. Jeden, dość dawny, z roku 2013, napisałem ja, Mateusz Machaj i Jan Lewiński, a drugi, dużo bardziej świeży, z roku 2021, napisali Joanna Kruk, Krzysztof Turowski i Arkadiusz Sieroń. Zachęcam do lektury. Linki do obu znajdziecie w opisie tego filmu. Zapraszam też do tego, żeby subskrybować nasz kanał i do zobaczenia.